Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jak zauważyłeś, zmiana scenerii? Powód? Prosty. Ktoś w komentarzu napisał, że zdecydowanie fajniej się ogląda, jak za mną wiszą jakieś pędzle albo butelki. Więc są pędzle i są butelki. Mam nadzieję, że będzie się to podobać. Może rzeczywiście to troszeczkę lepiej wygląda niż na drzwiach garażowych. I teraz tak, oczywiście kolejne filmy będą na drzwiach garażowych, jeżeli chodzi o wypowiedzi, bo tych filmów jest dużo. Więc tutaj co jakiś czas pewnie wpadnie ten film, a konkretnie z tą ścianką ruszy, kurczę, teraz się przyjrzę, jak to wygląda. A może być. Kiedy ruszy? O, grubo, kurczę. Czwarty miesiąc? Kwiecień? Chyba tak, od kwietnia bodajże. No dobra, i teraz tak, jak zauważyłeś, test trwałości Firebola, ich szybkiej powłoki. Aplikacja tej powłoki, prawy górny róg, propozycja się pojawi i tam mówiłem o binderze, dlatego, że wcześniej bawiłem się binderem i kurczę, zabrałem się za tą powłokę i tak binder, a w sumie tak naprawdę jeden grzyb. Czy to binder, czy Fireball, można powiedzieć, że to ta sama półka pod inną nazwą. Niby binder to ma być tak budżetowo niby, ale tak jak patrzę, to jakościowo to idzie naprawdę w parze z Firebolem. I teraz tak, co do samej powłoki. Bomba. Test trwałości tutaj pokazał, że i tutaj się skupiłem na dolnych partiach błotnika, tam gdzie cały czas powłoka dostaje baty od koła, na okrągło. Tam cały czas jest uderzenie. Błotnik nowy po malowaniu, to jest pierwsza powłoka, pierwsze zabezpieczenie jakie przyjął ten lakier, to jest właśnie ten Fireball. I tutaj ten błotnik dostaje naprawdę w kichę konkretnie. To jest chyba najgorsze miejsce w aucie. Znaczy na pewno najgorsze, bo znam to auto jak własną kieszeń. Najgorsze miejsce w tym aucie. 3 miechy i 3,5 tysiąca kilometra. Producent deklaruje chyba, już nie pamiętam, 17 tygodni. Z tego co kojarzę, tak? Dobrze mówię? Jeżeli, chyba tak, chyba 17 tygodni. Czyli 17 tygodni liczmy, że średnio w miesiącu mamy 4, szybkie obliczenie, to 4 miechy. Tak, dobrze mówię? Tak, no, o, 5 nawet, kurczę. Bo mamy 4 razy 5 to 20, nie, no to tak, 4 miechy, 4 razy 4 mamy 16 tygodni. Tak jak widziałeś, ja później hydrofobowość się poprawiła. Zarzuciłem tam quick detailer, który ma uzupełniać powłoki, test albo był, albo nie, film dopiero będzie dopiero film z tym QD, fantastyczny QD, ale propozycja się pojawi. Pojawi się oczywiście, tutaj będzie jako prywatne. I kolejna rzecz, odżyło, widać, ale to do dwóch myśli. I stwierdziłem, że skończę już test, bo moim zdaniem powłoka już umarła. Umarła już w tym miejscu, już totalne taflowanie. Może jeszcze jakbym czymś poprawił, to by odżyło, ale tu nie o to chodzi, żeby to karmić. Górna partia błotnika, no to leży, no leży idealnie, ale to ja to zawsze mówię, przednie błotniki to masłem wysmaruje i będzie długo siedzieć, więc na to tak naprawdę nie patrzyłem. Teraz wskoczyła kolejna porcja, wskoczył kolejny zawodnik na ten błotnik i jestem pod wrażeniem aplikacji docierania. Naprawdę bomba i on niedługo będzie, bo coś czuję, że on długo nie posiedzi, ale jeżeli chodzi o pracę, jest mistrz. Podsumowując, ten produkt, aplikacja, trwałość, i samo oczyszczanie się, bomba. Naprawdę zero problemu, jeżeli chodzi o domywanie się na tej powłoce. Bardzo fajna powłoka. Latem myślę, że jakby zaczynając to właśnie aplikację tego produktu po zimie, i warunki naprawdę sprzyjające, czyli letnie, 4 tygodnie posiedzi, myślę. 4 tygodnie, 4 miechy. Dociągnie 4 miechy. Moim zdaniem to, co deklaruje producent, jest jak najbardziej realne. Także bardzo fajna powłoka i mega wydajna. Z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że z tyłu to, co za mną wisi, poprawiło Ci może nie humor, tyle co efekty wizualne, może o tak powiem. To, że nie widzisz już tej czarnej, brudnej ściany na tych drzwiach. Ściany, blachy. Bo teraz na nią patrzę, słuchaj, no to jest brudna. Czarny niestety jest paskudny, kurczę. Wszelkiego rodzaju plamy. No zobaczymy, może się przyjmie.
Mam nadzieję, że też mnie dobrze widzisz, teraz tak spojrzę, kurczę. No chyba nie jest źle, chyba nie jest źle. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!